Nie celujcie w bociana. No, o jaki ładny bocian, proszę. Gdzie bocian? Nad nami. To setna rocznica urodzin papieża Polaka. I wypuszczamy w niebo 100 balonów. Żeby je puszczać. Żeby Jan Paweł II mógł je złapać. Upalny dzień 18 maja 1920 roku Emilia Wojtyłowa leżała w swoim mieszkaniu w Alowicach przy ulicy Kościelnej. Zbliżał się czas porodu. W miłości, która ma swoje źródło w sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość świata. Święty Jan Paweł II. Starając się rozumieć mnie od zewnątrz, ale ja mogę być jedynie pojęty od wewnątrz. Znaczy, zostało nam to, co najważniejsze. Zostały nam te słowa, które są spisane, nagrane. Dzięki temu ciągle do tego słowa świętego Jana Pawła II możemy wracać. Cierpienie jest na świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość. Ów hojny i bezinteresowny dar własnego ja na rzecz tych, którzy dotyka cierpienia. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jan Paweł II? Jan Paweł II, oczywiście. To już, dobra, od was już nie biorę. Mogę jednego balonika ci dać? Dobra, dzięki. Są to rzeczywiście słowa, które są prawdziwym światłem. Właśnie w tym świecie, im bardziej człowiek jest zagubiony, zmęczony, tym bardziej potrzebuje właśnie jakiegoś światła, jakiegoś wskazania, drogowskazu. Wy jesteście nadzieją Kościoła. Powstań ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji. Jan Paweł II. I rzeczywiście te słowa świętego Jana Pawła II mają taki potencjał energii, pocieszenia, nadziei, że warto po te słowa ciągle sięgać, poznawać je i wprowadzać w życie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sir.